10 największych ataków hakerskich. Materiał opracowany na podstawie www.whiskeys.com. Operacja Get Rich. Powszechnie renomowani detaliści mieszkający w Stanach Zjednoczonych są celem wielu poważnych włamań, ponieważ sprawcy mają na celu kradzież danych kart debetowych, kredytowych klientów, na których można zarobić. Takie ataki, prowadzone przez Alberto Gonzaleza wraz z jego gangiem przestępczym, wykorzystywały to, co nazywamy zastrzykami SQL w celu wykorzystania słabości niebezpiecznego, publicznego lub prywatnego Wi-Fi. Iceman. Pracując w ciągu dnia jako konsultant IT, Max Ray Butler był bardzo szanowany w swojej dziedzinie, jednak w nocy działał jako niesławny haker znany jako Iceman. Max został w końcu aresztowany w 2007 roku i oskarżony o kradzież co najmniej 2 milionów numerów kart kredytowych, za które zrobił zakupy na około 86 milionów dolarów. Został również uznany za winnego prowadzenia nielegalnego forum cyfrowego, które sprzedawało i kupowało kontrabandę. Konfiker. Konfiker to niesławny i dziwny przykład złośliwego oprogramowania. Odkryte w 2008 roku, nikt dokładnie nie wie, skąd się wzięło ani kto je zaprojektował. Trudne do wyeliminowania, kontynuowało infekowanie i niszczenie systemów na całym świecie. Rozprzestrzeniając się w sieci, atakuje systemy, tworząc stale rosnący botnet. Botnety są zwykle używane do przeprowadzania ataków DDoS, usuwania dostępu do poszczególnych witryn i kradzieży danych. Znaleziono 5 wersji Konfikera i jest to jedna z największych znanych infekcji robakami. Stuxnet. Istnieje kilka udokumentowanych przypadków złośliwego oprogramowania wykorzystywanego przez rząd dla osiągnięcia określonego celu militarnego. Jednym z przykładów jest bomba logiczna, rzekomo wydana przez CIA, a inna to Stuxnet, robak odkryty w 2010 roku. Został specjalnie zaprojektowany do ataków infekowania kontrolerów przemysłowych Siemensa, infekując 200 tysięcy komputerów, niszcząc co najmniej 1000 maszyn i likwidując 1/5 nuklearnych zdolności Iranu. Citigroup. W 2011 roku ten cyberatak na usługi finansowe Citigroup ujawnił słabe zabezpieczenia w platformach internetowych organizacji. Hakerzy znaleźli backdoor, wejście tylnymi drzwiami, które dało im dostęp do wartościowych prywatnych danych. Wszystkie informacje o kontach 200 tysięcy klientów zostały ujawnione, w tym adresy, nazwiska i dane finansowe, a ponadto strata gotówki w wysokości około 2,5 miliona dolarów poniesiona przez firmę. Jest powszechnie uznawana za najbardziej katastrofalną awarię bezpieczeństwa i pokazała, w jaki sposób ataki cybernetyczne obierają za cel niedociągnięcia w infrastrukturze internetu. PlayStation Network. W kwietniu 2011 roku syndykat hakerów Ludsek włamał się do sieci Sony PlayStation. Gracze próbujący zalogować się do gry online zostali uraczeni komunikatem, że systemy zostały zamknięte z powodu konserwacji. Jednak w rzeczywistości hakerzy systematycznie odblokowywali szyfrowanie bezpieczeństwa Sony, uzyskując dostęp do danych osobowych ponad 77 milionów użytkowników. Spamhaus. Spamhaus to jedna z największych aplikacji antyspamowych na świecie, prowadząca czarną listę serwisów, o których wiadomo, że są źródłem złośliwych zawartości. Kiedy Spamhaus dodał Cyberbunker, holenderską usługę hostingową, do tej listy, sprawy wkroczyły na mroczną ścieżkę. Podejrzewa się, że holenderska firma zdecydowała się na odwet i przepuściła jeden z największych ataków cybernetycznych w historii. Bitcoin and Gox. Istnieje wiele giełd bitcoinowych lub witryn, w których można kupić bitcoin. W lutym 2014 roku największa na świecie giełda MGOX nagle przestała handlować. Giełda zbankrutowała, a 460 milionów dolarów w bitcoinach zostało skradzionych, gdy hakerzy uzyskali dostęp i zmienili wartość bitcoin przed dokonaniem transferu. Francuski deweloper, który zakupił MGOX w 2001 roku, został później aresztowany za oszustwa i defraudację, choć nie bezpośrednio związane z kradzieżą bitcoinów. Cyberatak na bank w Bangladeszu.
zwrócono uwagę na sposób, w jaki hakerzy ominęli system informatyczny Banku Bangladeszu. Atak wywołał niepokój związany ze sposobem, w jaki sprawcy włamali się do globalnego systemu finansowego transferu gotówki, dając im swobodę dokonywania jakichkolwiek przelewów w ramach rzekomej ochrony systemu SWIFT, który wcześniej był bezpieczny. Stojąca za tym grupa przestępcza miała zamiar wypłacić blisko 850 milionów dolarów, zanim prosty błąd ortograficzny wzbudzi podejrzenia. Sprawcom udało się jednak ukraść około 81 milionów dolarów, z czego tylko około 18 milionów zostało odzyskanych, a wcześniej wiązano ich z atakami w innych bankach azjatyckich. WannaCry jest to rodzaj oprogramowania szantażującego. Duża fala cyberataków za pomocą tego oprogramowania miała miejsce w 2017 roku, kiedy to zainfekowanych zostało ponad 300 tysięcy komputerów w 99 krajach. Przestępcy żądali zapłaty w 28 językach, w tym w polskim. Według danych Europolu był to największy atak tego rodzaju w ostatnim czasie. WannaCry wykorzystuje exploit o nazwie Eternal Blue, który rzekomo został zaprojektowany w amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego w celu atakowania komputerów systemem Windows. Struktura kodu WannaCry przypomina te ze wcześniejszych ataków północno-koreańskiej grupy Lazarus. W ataku cierpiała telefonika i kilka innych dużych przedsiębiorstw w Hiszpanii, a także części brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia, FedEx oraz Deutsche Bahn. Media donosiły także, że inne cele w co najmniej 99 krajach również zostały zaatakowane w tym samym czasie. W Rosji zainfekowanych zostało ponad 1000 komputerów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Agencji Zarządzania Systemami Kryzysowymi oraz przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Megafon. Do 17 maja łączny okup, jaki dostali hakerzy, wynosi ponad 79 tysięcy dolarów. Faktem jest, że NSA stworzyło Zero Day Exploits. Narzędzie te służy do wykorzystywania luk w oprogramowaniach, są ogromnym zagrożeniem, jeżeli zainfekują system. Te exploity zostały utworzone przez specjalne do tego celu przeznaczone Centrum Cyberwywiadowcze CIA. Jak się okazuje, centrum we współpracy z najlepszymi programistami opracowało możliwość włamania się do większości popularnych urządzeń. Można wymienić tu systemy takie jak iOS, Android, Microsoft Windows oraz urządzenia jak Smart TV firmy Samsung. W praktyce oznacza to, że służby CIA mogą podsłuchiwać kogo chcą, kiedy chcą. W 2016 roku grupa Shadow Brokers ujawniła serię tajnych narzędzi. Po tym, jak nikogo nie zainteresowało wykupienie wiadomości, jakie w posiadaniu ma grupa, postanowili opublikować kolejną serię exploitów, tym razem zaadresowaną do systemów Windows. Zinfekowane komputery dostały komunikat z informacją o przeprowadzonym ataku, a wyglądało to mniej więcej następująco. Plikom po infekcji stało nadanie rozszerzenie WNCRI. By otrzymać do nich dostęp, należy wpłacić około 300 dolarów, oczywiście w bitcoinach, za każdą zainfekowaną stację. Hakerzy stosują tutaj socjaltechnikę polegającą na zastraszeniu. Cena ma dwukrotnie wzrosnąć po 3 dobach. Po upływie tygodnia odzyskanie danych staje się niemożliwe. Hakerzy w komunikacie informują swoje ofiary, w jaki sposób mają dokonać płatności za pomocą programu Bitcoin oraz podają adres portfela, na który mają wykonać transfer środków pieniężnych. Sprawcy podali 3 różne adresy do portfeli. USA oskarżają Koreę Północną o atak. MSZ Korei odpowiedziało, że nie jest to ich sprawka. Podejrzenie zostało wymierzone w ich kierunku, ponieważ wcześniej miał miejsce atak na firmę Sony Pictures, która wyprodukowała komedię Wywiad ze Słońcem Narodu, gdzie zostały przedstawione fikcyjne plany zamachu na Kim Jong-una. Firma Sony po tym fakcie została zaatakowana. Wyciekły prywatne dane pracowników, tak jak numery ubezpieczeń, wyciągi finansowe oraz informacje o zarobkach. Oskarżono również Park Jong-kyoka, który według amerykańskich prokuratorów federalnych miał powiązania z północno-koreańskim rządem i to w porozumieniu z nim przeprowadził ataki. Ponadto zarzucono mu atak na centralny bank w Bangladeszu oraz na brytyjską służbę zdrowia. Dodatkowo zarzuca się Parkowi udział w zespole programistów zatrudnionych w firmie Shenzhen Expo działającej w miastach Dalian w Chinach. W ataku cierpiało kilka większych firm oraz instytucjach brytyjska służba zdrowia, brytyjskie banki i koleje państwowe. Do 17 maja hakerzy otrzymali ponad 79 tysięcy dolarów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.